Witam. Mamy dzisiaj końcówkę października. Niebawem Wszystkich Świętych, a dzisiaj ja zabieram się za wapnowanie terenu, pod którym były arbuziki. Wapnowanie powinno się wykonywać mniej więcej co 3 lata. Ale zanim zacznę rozsypać wapno, popatrzcie sobie w miejscach, gdzie były arbuzy. Rosną chwasty, trzeba je po prostu wyrzucić i dopiero wtedy rozrzucić wapno. Tu, gdzie była folia, zero chwastów, zero trawy, niczego. Czyli folia spełnia swoje zadanie. Ta folia ma 3 lata i nic się z nią nie dzieje. Jest w bardzo dobrym stanie. Także polecam. Tu mam wapno. Trochę inne niż niektórzy kiedyś widzieli. Po prostu jest to bardziej granulowane. Wygląda jak grat. Jest też proszkowana, ale trzeba uważać, bo wapno niewyrówne. Bo można pomylić z wapnem budowlanym, białe bo białe, ale ono się nie nadaje zbytnio pod warzywa. Na przykład to wapno jest wapnem tlenkowym. Może sobie nawet poczytać zastosowanie do celów rolniczych. Odkwasza glebę, poprawia strukturę żywności w uprawach polowych, na użytkach zielonych, w warzywnictwie i uprawach sadowniczych oraz w uprawie roślin ozdobnych w lasach. To jest specjalne do warzyw, kwiatów i innych. Po prostu podsypujemy, żeby po prostu była lepsza gleba. Struktura gleby będzie o wiele lepsza, ale należy pamiętać, aby po wapnowaniu nic nie sadzić. A teraz zabieram się za rozsypywanie wapna, a później będę szpadelkiem przekopywał. I tak zostawię do wiosny, a wapno samo się rozpuści. Granulki są dosyć miękkie, jak to wapno. O, może zobaczyć, jest proszkowane. Także pamiętajmy, żeby nie sadzić żadnych roślin zaraz po wapnowaniu, bo inaczej wapno wszystko spali. Ale też warto też wapnować glebę, bo tak na przykład w tym roku inwazja była ślimaków brązowych. Ślimaki brązowe składają jaja w ziemi i na wiosnę się wylęgają z tych jaj nowe ślimaki i będzie inwazja. Więc sypanie wapnem to pomaga, bo po prostu ślimaki się wyniosą nam z działki. Przejdą gdzie indziej. A tak to po prostu wiosną byłoby masakra. Jak widzicie, grad u mnie spadł. Koniec października, u mnie pełno gradu. Zobaczcie. Biało wszędzie. Fajne wapno. Gradowe, można tak powiedzieć. Rozsypane. Teraz będziemy zabieracie się za przekopywanie szpadlem terenu, w którym w przyszłym roku będą arbuziki. To już końcówka. Wszystko przekopałem. Ziemia zryta, także zostawiamy to do
wiosny. Tutaj ziemia pod arbuzami jest taka średniej klasy, trochę gliniasta. Ciężko się kopało, ponad godzinę kopałem ten kawałeczek. Może nie jest taki malutki. Dosyć głęboko kopałem na cały szpadel. Tu też będę, gdzie były dynie, przekopywał, ale to jeszcze nie dzisiaj. Ważna rzecz, jak wapnujemy ziemię, żeby w tym miejscu nie dawać obornika, bo obornik i wapno się gryzą ze sobą, więc w jednym roku może być obornik, a w drugim wapno. Ważna wskazówka, także dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie.